Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Krakowa. Dziś chcę Państwu opowiedzieć o staraniach tego regionu o dostęp do funduszy na tak zwany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Cała Unia Europejska, w tym Polska, stawia sobie ambitne cele, jeśli chodzi o modernizację systemu elektroenergetycznego, ochronę środowiska i również w tym regionie, zwłaszcza w jego zachodniej części, jest możliwość, aby na tę konieczną transformację pozyskać specjalny rodzaj dofinansowania. Polska wynegocjowała już dzisiaj około 4 miliardów euro na najbliższe 10 lat, aby zabezpieczyć możliwość odejścia od pracy w sektorze węglowym dla pracowników, dla sektora przedsiębiorstw, aby tworzyć nowe miejsca pracy poza sektorem węglowym, zwłaszcza w energetyce odnawialnej. Dziś regiony odpowiadają za przygotowanie tak zwanych regionalnych planów transformacji, pokazania, że rzeczywiście chcą redukować emisje, będą finansować powstawanie nowych miejsc pracy w sektorach poza górnictwem. Taki wymóg będzie dotyczył również zachodniej Małopolski, zwłaszcza dwóch kopalni, czyli Brzeszcze i Janina. To dawne województwo katowickie, dzisiaj w granicach Małopolski, również, co warto podkreślić, zamykanie tych zakładów na Śląsku będzie oddziaływać na województwo małopolskie, stąd potrzebne są te środki, aby tworzyć tutaj nowe miejsca pracy. O to będziemy zabiegać dzisiaj. Chcę powiedzieć, że będę wspierał województwo małopolskie, władze tego regionu w zabiegach o te środki. Szanowni Państwo, pozostajemy w Małopolsce. Ze mną, z nami pan Marcin Gaweł, wójt gminy Pałecznica, powiat proszowicki. Marcinie, 2 tygodnie temu spotkaliśmy się w Proszowicach, gdzie wspólnie apelowaliśmy do rządu o pomoc dla poszkodowanych przez grad rolników. Powiedz, jak wygląda ta sytuacja dzisiaj. Wiem, że powoływałeś specjalne komisje, aby oszacowały szkody. Jak to wygląda? O, witam Państwa, witam kolegę posła deputowanego. Bardzo mi miło i przyjemnie przede wszystkim, że możemy się spotkać dzisiaj i porozmawiać. To jest o tyle, słuchajcie Państwo, ważne, że zazwyczaj w sytuacji każdej klęski żywiołowej, wtedy kiedy ona wystąpi, to ją wszyscy widzimy. Media ją widzą, nagłaśniają, media o niej dużo mówią, a potem, gdy burza przejdzie, gdy woda opadnie i opadną emocje, zazwyczaj my, samorządowcy, my rolnicy, zostaniemy z problemami sami. Stąd też jeszcze raz chciałem Ci podziękować, kolego Adamie, za to, że wracasz do tego tematu i chcesz go dzisiaj dalej, że tak powiem, o nim rozmawiać, bo to jest o tyle ważne i istotne, że wtedy, gdyśmy się spotkali, to na polach faktycznie nie było nic. Tam, gdzie były warzywa, w szczególności gdzie była cebula, czosnek, gdzie były buraczki, czy też inne uprawy, to które tak naprawdę dopiero wschodziły, czyli rozpoczynały proces wegetacji, o między innymi jeszcze bób, to sytuacja była tragiczna i opłakalna. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że po tych 2 tygodniach rolnicy, stosując zabiegi, pomogli niektórym uprawom, bo te, które zostały, że tak powiem, w żargonie rolniczym zbite całkowicie gradem, czyli połamane, zniszczone, no to z nich raczej już nic nie będzie. Teraz w zasadzie to jest tylko kwestia zniszczenia tych pól i zasiania od nowa. No, tylko sam ten proces jest długi i trwa on według mnie zbyt długo. Proces podejmowania decyzji i przez likwidatorów, i przez nasze komisje gminne. Myśmy powołali komisję gminną, oczywiście ta komisja gminna może przyjmować wnioski, czy mogła przyjmować wnioski tylko przez 10 dni. Tak też 15 czerwca praca tej komisji się zakończyła, jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosków. Tych wniosków na terenie gminy Pałecznica spłynęło 340, czyli 340 gospodarstw zdecydowało się na to, żeby tą stratę zgłosić. Co się teraz będzie działo z tymi wnioskami, powiedz? Tak, dokładnie. I teraz my te wnioski, wszystkie moje pracownicy od wczoraj nad nimi siedzą po prostu i, że tak powiem, obrabiają je, sortują, czyli dokładnie zliczają
ile których upraw, w jakim procencie zostały one faktycznie zniszczone. Myślę, że jutro wyjdą, żeby to potwierdzić, czyli jeszcze raz sprawdzą, pewnie wyrywkowo, bo nie wszystkie uprawy, ale na pewno wyrywkowo, a może też i dotrą do wszystkich upraw, w zależności od tego, ile będziemy na to mieli czasu, i następnie zgłosimy to do pana wojewody i będzie prosić o komisję wojewódzką, która potwierdzi pracę komisji gminnej i na ten czas oszacuje procent zniszczenia. I to jest to, co powiedziałem wcześniej. To już dla nas jest w tym momencie, będzie pewnie trzeci tydzień albo czwarty tydzień, kiedy na tym polu w zasadzie się nic nie może dziać. No, ustawodawca przewidział też taką formę, żeby ewentualnie zostawić uprawę tam 10/10 i resztę próbować odtworzyć. Jednak rolnicy są z natury niewierni, bo już tyle razy byli, że tak powiem, oszukani, można powiedzieć, na pewno to będzie dobre słowo, że sami teraz nie wiedzą, co robić, czy czekać, czy niszczyć, czy wolno im niszczyć. No stąd też ten czas, nie ulega wątpliwości, że tutaj odgrywa dużą rolę. Marcinie, czekamy, będziemy czekali i trzymali za słowo, pilnowali, żeby rząd tutaj pomógł w postaci odszkodowań, czyli takich bardziej doraźnych działań rolnikom, ale przy okazji tej sytuacji ujawnił się taki systemowy problem, który dotyczy ubezpieczeń rolniczych. Teoretycznie mamy dzisiaj możliwości wykorzystywania też dopłat do ubezpieczeń 65%. Natomiast jest wielu rolników, którzy mówi, że nawet gdyby chcieli zapłacić całą składkę, to po prostu firmy ubezpieczeniowe nie przyjmują od nich tych wniosków właśnie na szkody, na grad, na przymrozki. Jak to wygląda z twojej obserwacji? Pracujesz z rolnikami, co oni na ten temat sądzą? To jest tak, rolnicy, którzy w tym roku się zdecydowali ubezpieczyć płody, których jeszcze nie zasiali, to oni na tym wygrali, bo rolnicy, którzy te polisy zawierali w miesiącu marcu, lutym i styczniu, to im, powiem się, udało się ubezpieczyć z dopłatą tą rządową. A teraz pozostali rolnicy, którzy czekali do tego, żeby faktycznie ubezpieczyć już roślinę, która była wsiana lub wsadzona w grunt, oni z tym nie zdążyli. Oni twierdzą, że to system jest na tyle okrutny, że premiuje oczywiście tych, którzy są szybsi, którzy są bieglejsi albo którzy mają znajomości wśród ubezpieczycieli czy agentów ubezpieczeniowych, którzy im pomagali to zrobić. Natomiast system w żaden sposób nie opiekuje się rolnikami, tymi, którzy są niezaradni, którzy są wykluczeni cyfrowo, bo nie mają dostępu do choćby nawet do internetu, czy po prostu nie umieją obsługiwać tego internetu na tyle biegle, żeby móc tą polisę zawrzeć przez internet. Stąd też to nie jest tak do końca, jakby miało być. No, mówi się o tym, czy mówiło się o tym od kilku lat, że ubezpieczenie rolnicze, żeby mogło działać i żeby to było skuteczne, to powinno obejmować wszystkich rolników. Wtedy ta składka byłaby niewielka i tak jak zawsze mówiliśmy, jedna część kraju pomagałaby tej drugiej części kraju, bo przecież wiadomo, że rzadko kiedy tak się zdarzy, że cały kraj jest objęty jakąś dużą klęską i wtedy ta składka relatywnie z roku na rok mogłaby ewentualnie albo schodzić w dół, albo przynajmniej utrzymywać się na stałym poziomie. Dzisiaj, jak patrzymy z perspektywy tego, co się dzieje, to ta mała pula ubezpieczeniowa powoduje, że wielcy gracze ubezpieczeniowi, którzy otrzymują wsparcie od rządu, oni tą składką dysponują w kierunku upraw, które nie powodują wypłaty dużych odszkodowań, czyli takie uprawy jak zboża, które w efekcie można ich ubezpieczyć duże powierzchnie, a w sytuacjach, gdy nie ma suszy albo na przykład nie ma, która obejmowałaby jakąś dużą część kraju, to na tych ubezpieczeniach oczywiście firmy ubezpieczeniowe wygrywają. Ja myślę, że tutaj nie można zostawić tej branży, tego rynku, zostawić mechanizmom rynkowym, czyli podaży i popytu. Tutaj ewidentnie musimy sterować tą dziedziną gospodarki, która spowoduje, że ochroni naszych rolników i to wszystkich rolników. I to jest tak, że naprawdę dzisiaj, mając ten system agencyjny, który wyraźnie ewidencjonuje każdy kawałek ziemi, każdą działkę i dokładnie ją opisuje,
co na niej, w którym miejscu rośnie. O, przecież rolnicy to już co roku wypełniają i do dopłat bezpośrednich. Nie ma też problemu żadnego, żeby wprowadzić taki system, który automatycznie obejmowałby te uprawy ubezpieczeniem takim ogólnym. I ja bym nawet powiedział, że byłoby to nawet pewnie, można by było pewnie pokusić się o jakiś taki przetarg nawet na poziomie regionu, województwa, już nie mówię o kraju, bo pewnie to by był ogromny, że z pozycji nawet spróbować agencji, która by mogła tutaj w jakiś sposób rolnikowi pomóc. Bo skoro agencja wypłaca dopłaty bezpośrednie i wie, ile tych płodów rolnych jest ubezpieczonych, to co za problem by było, żeby przełożyć te dane na jakiś duży system, który by pozwolił wystawić je na jakiś ogólny rynek, jakąś giełdę, która by powiedziała, że w tym roku chcemy ubezpieczyć my, rolnicy, a w naszym imieniu mogłaby to robić agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, która by mogła mówić, że w regionie na przykład Małopolski mamy tyle i tyle hektarów zbóż, nie, i dajemy to na rynek ubezpieczeniowy, proszę nam to ubezpieczyć. Tyle mamy warzyw, tyle mamy łąki i tak dalej. I to pewnie by można było też spróbować w ten sposób. Nie wiem, to jest taki na szybko, jak rozmawiam z ludźmi, to mówią tak, no okej, okay, no ci, którzy się zdążyli ubezpieczyć, to wszystko jest okej, okay, jest w porządku. Owszem, my ten mechanizm wprowadzamy i też sobie o tym powiedzmy, więc bądźmy też tutaj tak, tak powiem, trochę sprawiedliwi, bo od kilku lat, gdy się pojawiły dopłaty do ubezpieczeń rolniczych, to próbowano tego rolnika namówić. I jedną z takich sposobów namówienia rolnika na ubezpieczenie z dopłatą, to było wprowadzenie mechanizmu, który powodował, że jeżeli rolnik ubezpieczy swoje plony, to w wyniku klęski, jeżeli pojawi się ta klęska, to taką bezpośrednią pomoc, którą by można było otrzymać z ramienia rządu, otrzymywali rolnicy w wysokości, ci, którzy mieli ubezpieczone plony, otrzymywali w wysokości 100% na dany rok. A ci, którzy mieli nieubezpieczone plony, to oni otrzymywali w wysokości 50%. Czyli zobaczcie, i ten mechanizm dalej został. On nie został zlikwidowany, pomimo że rolnicy zaczęli się masowo ubezpieczać, nie został on zlikwidowany. I teraz jest sytuacja taka, że w momencie, gdyby pan premier rządu, gdyby się zdecydował dzisiaj dać jakąś rekompensatę z tytułu tej klęski żywiołowej, to i tak rolnicy, którzy się nie ubezpieczyli, bo nie zdążyli, bo nie mogli, bo brakło im dzisiaj tej dopłaty do ubezpieczenia, to oni dwukrotnie stracą, bo raz, że się nie ubezpieczyli, nie wezmą żadnych pieniędzy z firm ubezpieczeniowych, to drugi raz jeszcze stracą, bo jeżeli by doszło do jakiejś rekompensaty ze strony rządu, to dostaną tylko połowę tej rekompensaty jako karę za to, że się nie ubezpieczyli. Więc to myślę, kolego eurodeputowany, że to jest faktycznie już podwójna klęska tego systemu. Ale powiedziałeś i myślę, że to jest dobra puenta, bo pewnie temat ubezpieczeń to jest na długą, długą rozmowę, bo od wielu lat zachęcamy rolników do ubezpieczeń, ale z drugiej strony no, nie można tego zostawić tylko grze rynkowej i tego dyktatu, który dzisiaj de facto obserwujemy ze strony dużych potentatów, w tym również publicznego, kiedy rolnik nawet chce zapłacić 100% składki bez dopłaty z budżetu państwa i nie może, bo słyszy, że chętnie pszenica, tak, bo te ryzyka są gdzieś tam mniejsze, szkody mniejsze, ale przy gradzie czy przy przymrozkach to my w tym roku nie przyjmujemy w ogóle wniosków ubezpieczeniowych, więc z jednej strony no, państwo nie może zostawić rolników samych sobie, bo mówimy, zachęcamy do ubezpieczeń, rolnik idzie, chce nawet zapłacić całą składkę, to jest często nawet kilkanaście procent wartości plonu, no ale słyszy w okienku, nie przyjmujemy wniosków, więc tutaj pewnie to, o co apelowaliśmy w Proszowicach, żeby rząd wszedł jako arbiter pomiędzy właśnie rolników, też w jakimś sensie samorząd, a te duże firmy ubezpieczeniowe, które dzisiaj decydują o tym, czy ubezpieczyć, czy nie. Marcinie, bardzo ci dziękuję za twoją rozmowę. Trzymamy kciuki za twoją pracę samorządową. Pewnie się kiedyś umówimy, żebyś poopowiadał, co tam planujesz zrobić w tej gminie swojej pięknej.
Natomiast dzisiaj ten temat rolniczy, sam jesteś rolnikiem, żyjesz wśród rolników, twoja gmina jest na wskroś rolnicza, gmina Pałecznica, powiat proszowicki, sąsiedni Miechowski, to takie zagłębie rolnicze przecież całej Małopolski. Także trzymamy kciuki za rolników. Pozdrawiam serdecznie ciebie i całą społeczność twojej gminy. Dziękuję, Adamie. Również cię pozdrawiam. Pozdrawiam przede wszystkich słuchaczy i pragnę podkreślić, że ta specyfika pracy na roli jest bardzo skomplikowana i tutaj bez. No i pamiętajmy też o tym na sam koniec, że nie da się w systemie pracy na roli interweniować jednorazowo i jednorocznie. Proces produkcji rolniczej jest złożony. Jest o tyle złożony i skomplikowany, że nie trwa tylko w jednym roku. Rolnik musi planować płodozmian i to jest system, który powoduje, że ta jego podejście biznesowe w gospodarstwie musi trwać w okresie przynajmniej kilku lub kilkunastu lat. A już nie mówię, nie chcę wchodzić w specjalizację, kiedy rolnicy się specjalizują już w wąskich dziedzinach uprawy czy produkcji. Pamiętajmy o tym, że nie da się rolnictwu, nie da się rolnikom pomagać jednorazowo. Jakakolwiek pomoc dla rolnika musi być pomocą długofalową, przemyślaną i racjonalną i sprawiedliwą, tak żeby trafiała do wszystkich rolników, a nie tylko do tych, którzy są skuteczni, szybcy czy też no, do tego odpowiednio przygotowani. Pamiętajmy o tym, bo to jest ważne i istotne, żeby nie dzielić wsi, żeby nie dzielić rolników na tych, którzy są młodzi i zorganizowani i na tych, którzy są starsi, słabsi i są wykluczeni cyfrowo. My, samorządowcy, jesteśmy bardzo uczuleni na to, żeby wszystkich rolników traktować tak samo, wszystkich mieszkańców tych naszych obszarów wiejskich też, żeby oni też byli traktowani tak samo. Także dlatego też, kolego Adamie, pamiętaj o tym wszędzie, gdzie jesteś i mówisz, że małopolska wieś to wieś o zróżnicowanym rolnictwie. Rolnictwie od jednego hektara pewnie i do 300-400 hektarów, więc pamiętajmy, że musimy zadbać o wszystkich, a nie tylko o poszczególne grupy. Bardzo dziękuję ci jeszcze raz, kolego, że mogłem z tobą rozmawiać. Błędę. Zapraszam do gminy Pałecznica i nie wybieramy się już, to się będziemy widzieć. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.